Cześć, w tym filmie pokażę Wam 10 stron, które powiązane są z Layer Zero i które możemy wykorzystać do Airdropa Layer Zero. Niektóre platformy będziecie znać, w szczególności osoby, które oglądają mnie już od dłuższego czasu, ale będzie również powiew świeżości, dlatego zostańcie do końca. Dla nowych osób w tym filmie znajdziecie niemal wszystko pod airdrop layer zero, natomiast jeśli potrzebujecie instrukcji, jak poruszać się krok po kroku po danej platformie, poszukajcie najpierw u mnie w filmach, wpisując na YouTube hodlerka layer zero, a jeśli macie z czymś problem i nie było tego na filmach, napiszcie do mnie na Instagramie. Spróbuję pomóc. Zanim zacznę, zapraszam na mój Telegram, umieszczam tam jedynie ważne informacje, dzięki czemu nie macie co chwilę niepotrzebnych powiadomień. A jeżeli chcesz zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajdują się pod filmem. Pamiętajcie, że to, o czym za chwilę będę mówić, to nie rozkaz wykonania, tylko propozycja. To wy decydujecie, co wykonujecie, czy wszystko z tego filmu, czy szukacie jeszcze 20 innych platform, dlatego dostosujcie to wszystko do swojej sytuacji. I druga ważna sprawa, przewiduje się, że ten airdrop może już niedługo się pojawić, więc jeśli będę mówiła tutaj na przykład o stakingu na. No, na przykład pół roku, to weźcie to pod uwagę. Nie wiadomo, czy snaprzód został już wykonany, uważam, że warto jeszcze przeklikać, żeby pokazać naszą aktywność. Na marginesie chciałabym Wam przypomnieć lub poinformować, jeśli nie obserwujecie mnie na Instagramie o Launchpadzie tokenu CRDS. Jutro podpisujemy subskrypcję, nie zapominajcie o tym. A jeżeli chcecie wziąć jeszcze udział w losowaniu, to zostawiam Wam link do wydarzenia. Pamiętajcie, że potrzebne jest albo 50 MNT, albo 100 USDT na koncie funding na Bybit. Czas do dziś, więc naprawdę warto się pośpieszyć. Więcej w moim Reels na Instagramie. Wróćmy do Layer Zero. Rozpocznijmy od totalnej podstawy, a mianowicie posiadania STG. Osobiście kupiłem token STG ponad rok temu, bodajże na Uniswap. Można również kupić ten token na scentralizowanych giełdach, a następnie przesłać sobie na Metamask. Ok, jeżeli już posiadamy token STG, co możemy dalej z nim zrobić? Możemy zastykować tokeny na dany okres. Może być to, jak widzicie, miesiąc, może być to 2 y, miesiące, trzy miesiące, rok, czy nawet trzy lata. E, co tutaj należy przemyśleć? Na pewno po jakiej sieci kupujemy bądź przesyłamy token STG. Jeśli zrobimy to na sieci Ethereum, opłaty będą spore. Można zrobić to na przykład poprzez arbitrum. A jeżeli uważacie, że warto to zrobić na sieci Ethereum, no to wykonujecie to na sieci Ethereum, ale ponosicie spore koszty transakcyjne. Ok, posiadanie, stejkowanie, to od razu przejdźmy do pool. Tutaj dużo nie trzeba mówić. Osobiście zaryzykowałam i na paru woletach dodałam po 1 ETH do puli płynności, bo uważam, że to będzie jakimś wyznacznikiem do Airdropa. I wszystko to, o czym teraz powiedziałam, wykonujemy na Stargate Finance. Jest tutaj również bridge. Klikamy sobie transfer. Ten bridge uważam, że jest naprawdę bardzo ważny, dlatego nie wolno o nim zapominać. W tym miejscu wybieramy sieć, jest to na tym przykładzie Ethereum. W tym miejscu wzięłam arbitrum, przesyłamy sobie ETH. Tutaj wpisujemy, ile chcemy przesłać, przebridge'ować i klikamy sobie bridge. To jest wszystko, jeżeli chodzi o tą stronę Target Finance. I my przechodzimy do drugiej. Jest to strona snapshot. Tutaj za wiele nie trzeba mówić, ponieważ jeżeli stejkujemy nasze tokeny STG, to bierzemy udział w głosowaniu, i jest to właśnie ta strona do głosowania. Mam nadzieję, że większość ją kojarzy. Trzecia strona to już inny bridge, który jest powiązany z layer Zero. I tutaj uwaga, warto zwrócić na niego uwagę pod potencjalny airdrop samej tej platformy. Jumper Exchange to agregator mostów Leafy. Zebrał sporo kasy, bo ponad 20 milionów dolarów. Działa tak jak wspominałam z Layer Zero, ale także z Base, z Sync Linea. Więc słuchajcie, pod airdropy różne można tutaj działać, a pod sam airdrop layer 0, bo taki mamy temat, szukamy bridge, w którym będzie napisane bridge from Ethereum to base, i tutaj jest ważne via stargate, czyli przez stargate. Myślę, że to oczywiste. Moja strategia jest tutaj prosta: jeśli potrzebuję wykonać jakiś most, to właśnie poprzez jumper exchange. Idziemy sobie dalej. Platforma Ufi. Ufi jak możemy przeczytać na ich Twitterze, uruchomiło niedawno pierwszą usługę wymiany międzyłańcuchowej jednym kliknięciem obsługiwaną przez Layer Zero. Wykonujemy w tym miejscu kroszczeń nowy swap, czyli przykładowo eth na sieci, załóżmy linea i zamieniamy to na eth na arbitrum. I wiadomo, w tym miejscu wpisujemy ilość eth, następnie klikamy sobie swap. I przejdźmy teraz do kolejnego crosschainowego swapa, który zasilany jest także przez Layer Zero i jest to znany DEX z SushiSwap. Jeżeli cokolwiek wykonujemy tutaj na krypto, to myślę, że każdy zna właśnie SushiSwap i w tym miejscu klikamy sobie, zaznaczamy crosschain swap, następnie wpisujemy sobie, tak samo zaznaczamy co chcemy przesłać z jakiej sieci na jaką sieć i klikamy sobie swap. I przejdźmy do ostatniego, już bridge w tym filmie. Będzie to bridge Aptos Bridge. Myślę, że dobrze nam znany, ponieważ w tym roku otrzymaliśmy bardzo fajny airdrop właśnie od Aptos. I tutaj sprawa także prosta. Wykonujemy bridge, jaki potrzebujemy. W tym miejscu wybieramy token, w tym miejscu wybieramy sieć, i tak samo tutaj to samo, na jaką sieć chcemy to wszystko przesłać. Tutaj sprawa naprawdę jest prosta. Aptos Bridge od początku jest wspierany przez Layer Zero, dlatego także wam to pokazuję. I wydaje mi się, że już przechodzimy do siódmej strony. Jest to bardziej zaawansowana platforma, dlatego jeśli nie czujecie się na siłach, to odpuśćcie tę platformę. Pendle to Yield Farming wraz z różnymi strategiami zarządzania zyskami. Mamy tutaj Pendle Earn i jest to uzyskiwanie stałego zysku, czyli Fixed Yield, i jest także zapewnienie płynności, czyli Liquidity. Tutaj pamiętajcie o nietrwałej stracie, jeżeli będziecie korzystać z tej platformy. I kolejna strona będzie to Radiant. Jeżeli przejdziemy sobie troszeczkę niżej, a właściwie na sam dół strony, to widzimy Powered by Layer Zero. Dlatego śmiało możemy i tutaj podziałać. Jak sami piszą, Radiant buduje pierwszy OmniChain Money Market wraz z Layer Zero. Myślę, że ta strona również jest dla bardziej zaawansowanych. Są tutaj przede wszystkim ważne pożyczki, przykładowo pożyczamy USDT w zamian za ETH i po jakimś czasie możemy spłacić pożyczkę. Wydaje mi się, że już wcześniej nagrywałam o radiant i o tych pożyczkach, dlatego jeżeli możecie to zerknijcie na moje poprzednie filmy. I przedostatnia platforma jest to mintermerkli.com. W tym miejscu mintujemy i bridgeujemy NFT. Możemy pobawić się tutaj sieciami i mintować na przykład na ZK Sync, następnie wykonać bridge na Polygon. I wykonać bridge zwrotny i wybrać sobie inną sieć. I właściwie tyle możemy tutaj zrobić. I przechodzimy sobie już do ostatniej platformy, która jest podobną platformą do tej, co przed chwilą Wam pokazałam. Tutaj też jest temat NFT. Co tutaj robimy? Mintujemy NFT, następnie wykonujemy bridge i nic więcej właściwie nie trzeba tutaj dodawać. Ok, mamy 10 stron, które możemy wykorzystać, aby próbować otrzymać jak największy airdrop od layer 0. Osobiście wykonuję to, co w tym filmie. Może znajdą się jeszcze ze dwie platformy, ale na pewno o nich już wspominałam w poprzednich filmach. Jeszcze raz przypominam o launchpadzie tokenu CRDS na BYBIT. Wymagane do dziś 50 tokenów MNT lub 100 USDT. I jutro podpisujemy subskrypcję. Myślę, że to tyle w tym filmie. Będę powoli aktualizować wszystkie kolejne airdropy, więc jeżeli macie ochotę, to sprawdzajcie, czy nie ma nowego filmu. Myślę, że zacznę od Fuel, ponieważ prosiliście mnie właśnie o tą aktualizację. Ok, tyle na dziś, nie będę przedłużać, trzymajcie się. Hej!